Cześć, nazywam się Szymon Dolega i dzisiaj skupimy się na analizie startu zawodnika klubu Tritan Team na dystansie super sprinterskim. Jest to dystans zarezerwowany właściwie dla młodzików, juniorów młodszych. Jest to bardzo krótki dystans. Zazwyczaj spotykane są jedne ósme, jedne czwarte i uwagi, które tutaj zastosujemy, możecie wprowadzić w życie właściwie na każdym starcie i pozwoli Wam to na pewno na uzyskanie kilku dodatkowych sekund, a czasami i minut. Nie będziemy tutaj mówili o wprowadzenie roweru do strefy zmian, o rejestracji, ale pomówimy o rzeczach, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą jest posiadanie paska na numer startowy, a nie liczenie na to, że organizator zapewni nam agrafki. Ta gumka startowa zapewnia nam szybsze założenie numeru, dzięki czemu możemy sprawniej wyjść ze strefy zmian po ukończeniu strefy rowerowej. Drugą bardzo fajną rzeczą, na którą możecie zwrócić uwagę, jest przyczepienie butów na gumki do swojego roweru, tak żeby one nie uderzały o ziemię, a także to, żeby spróbować sobie na przykład wsypać trochę talku do butów, który ma właściwości osuszające i później nie czujemy mokrych butów, jak jedziemy na rowerze albo biegniemy. Gumki, recepturki, o których przed chwilą wspomniałem, są bardzo, bardzo fajnym elementem do wprowadzenia, ale właściwie tylko u osób, które sprawnie potrafią wejść na rower, a właściwie wskoczyć na niego, co też pozwala nam zaoszczędzić czas. Trzecią bardzo fajną rzeczą, na którą możecie zwrócić uwagę, jest lokalizacja swojego roweru w strefie zmian. Jak już skończycie wszystkie swoje elementy przygotowawcze, czyli założenie kasku, przyczepienie butów, ustawienie butów do biegania w koszyku i zaobserwowanie, że wszystko jest na swoim miejscu, ważne jest, aby przejść od strefy pływania, wyjścia z wody, aż do strefy, gdzie znajduje się Wasz rower, tak jak robi to tutaj Simon, tak aby łatwo móc to zlokalizować. W gąszczu wszystkich rowerów, które tutaj stoją, ciężko będzie odnaleźć. On akurat ma bardzo ułatwioną drogę, gdyż następuje pewna luka pomiędzy rowerami. Jego rower, zielony rower, jest pierwszy i łatwo mu zlokalizować. Ale jeśli by był gdzieś dalej, fajnie jest zwrócić uwagę na przykład na jakieś flagi, na jakieś, nie wiem, dziury w płocie, na jakieś drzewo, na jakiś słup. Cokolwiek gdzieś jest w krajobrazie, co pozwoli Wam zlokalizować swój rower trochę szybciej. Następnie przechodzimy do rozgrzewki biegowej. Około 10-15 minut spokojnie możecie na to poświęcić. Założyć piankę, rozpływać się. No i przechodzimy do etapu pływackiego. Taktyka ustawienia czy pływania była nagrana w filmie, także zapraszam do obejrzenia. Bardzo ważnym aspektem podczas tak krótkich dystansów jak super sprinty czy jedne ósme jest element wyjścia z wody. I tutaj możemy zwrócić uwagę na kilka elementów. Spójrzcie, podczas wychodzenia z wody zawodnik momentalnie ściąga swoją piankę i już po 10 metrach właściwie ta jego pianka jest ściągnięta. Tak samo okularki i czepek. Błąd, który może nastąpić, jak na przykład wywrotka, tak jak tutaj widzimy kubek, który się przewraca, może kosztować już odjazd pierwszej grupy. Te 2-3 sekundy stracone na takim elemencie może być to przegrana bądź wygrana. Podczas ściągania pianki możecie okulary i czepek zostawić w swoim rękawie. Jeżeli ściągacie piankę, trzymacie w ręku okularki i czepek, ściągając piankę, zostawiamy okularki w środku i jesteśmy pewni, że nasz sprzęt pozostał w piance i nie musicie borykać się z kolejnym elementem, tak jak tutaj zobaczycie, Tymon ściąga jeszcze okularki, na czym traci kolejną sekundę i kolejni zawodnicy wychodzą ze strefy zmian. Zejście z roweru oczywiście jak najbardziej sprawne, noga do przodu i szybkie zejście z roweru. Tutaj u tego zawodnika możemy zauważyć, jak ma nogę, która schodzi pierwsza z tyłu. To może być dosyć niebezpieczne, gdyż jeżeli nogi nie nadążą na zejściu, może nastąpić potknięcie, aczkolwiek tutaj bardzo eleganckie było zejście. Tymon podczas tego startu zająłby 9. miejsce, jeśli tylko, o właśnie, proszę zobaczcie, znajdowałby się w tym miejscu, tuż pod Kubą Gajdą, gdyż razem przepracowali na rowerze i razem wspólnie biegli. Kuba okazał się mocniejszy na tym etapie biegowym. Niestety Tymon
Zapomniał swojego numeru startowego. Jak widzicie tutaj, skończył z DNF-em. Co prawda powinien dostać dyskwalifikację, a nie informację, że nie ukończył. Aczkolwiek tak, był to bardzo dobry start. Jak widzicie, nie ma numeru startowego zawodnik. Podsumowując, im krótszy dystans, tym ważniejsze są strefy zmian. Można na nich zaoszczędzić nawet do 30 sekund, stosując właśnie te rzeczy, o których mówiłem, czyli stosowanie gumek, recepturek i sprawne skakiwanie na rower, sprawne zeskakiwanie z roweru, zostawianie czepka i okularków w rękawie naszej pianki. Jeśli Wam się podobało i te uwagi były dla Was cenne, dajcie lajka, zasubskrybujcie i do zobaczenia.